poniedziałek po południu centrum Katowic stanęło. O godzinie 16 rozpoczął się protest samochodowy ludzi, którzy chcieli po raz kolejny w ostatnich dniach zamanifestować swoje niezadowolenie z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. To jest ograniczanie wolności po prostu. Ograniczenie wolności, ograniczenie wolności kobiet, ale ograniczenie wolności nas po prostu, wszystkich. Nie czuję się bezsilna, bo widzę, że coraz więcej kobiet się zbiera. Zresztą nie tylko kobiet. Mój ojciec tu też jest ze mną. Miejscem zbiórki był parking obok katowickiego NOSPR-u. Potem wszyscy zaczęli zjeżdżać w kierunku ronda. Protestujący jeździli w kółko od ronda przez skrzyżowanie przy Silesia City Center aż po IKEA i z powrotem. W dużej sile nie zgadzamy się z tym, co robi polski rząd i zamierzamy protestować tak jak wszystkie kobiety. Przypomnijmy, że protesty trwają już kilka dni, głównie pod Katedrą Chrystusa Króla i Biurem Poselskim PiS przy ulicy Warszawskiej w Katowicach. W niedzielę w trakcie manifestacji doszło do starcia z policją. Według informacji podanych przez śląską policję, jeden z funkcjonariuszy próbował zatrzymać agresywnego mężczyznę, który chwilę wcześniej zaatakował policjantów z oddziału prewencji. Niestety działo się to w tłumie, tłum ich wchłonął, można by powiedzieć, powalił tego policjanta wraz z zatrzymanym na ziemię i policjanta skopał. Na pewno parę osób to robiło, natomiast my zareagowaliśmy natychmiast, zepchnęliśmy ten tłum, użyliśmy środków przymusu, to był gaz, to była siła fizyczna. Zatrzymano trzy osoby, w tym jedną kobietę, która była już notowana przez policję. Protestujące mówią, że użycie siły fizycznej i gazu nie było potrzebne, bo ich manifestacje mają charakter pokojowy. Protestujący twierdzą również, że byli prowokowani przez uczestników kontrmanifestacji z Ordo Iuris i Młodzieży Wszechpolskiej, którzy byli ustawieni za szpalerem policji broniącym wejścia do archikatedry. Chcieliśmy stanąć troszkę wyżej z naszymi transparentami. No niestety grupa narodowców zachowała się w sposób bardzo agresywny, wyrwali nam transparenty, przewrócili moją koleżankę na schody. W sumie cudem nic jej się nie stało, bo leżała głową w dół. Dużo spokojniej protesty przebiegały w innych miastach województwa śląskiego. W Dąbrowie Górniczej kobiety spotkały się na Placu Wolności, skąd m.in. pomaszerowały do siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Palono znicze, skandowano różne hasła. Obyło się bez incydentów z policją. Myślę, że przemoc nie jest celem żadnej ze stron. Myślę, że policjanci również wykonują swoją pracę. My rozumiemy, że oni mają rozkazy. Nie chcemy, żeby doszło absolutnie do żadnej eskalacji konfliktu i do przemocy. To nie było naszym celem. Wieczorem po raz kolejny manifestacja ma się odbyć przed katedrą. Z kolei w środę kobiety mają protestować m.in. poprzez niepójście do pracy. W najbliższą niedzielę uroczystość Wszystkich Świętych, która w tym roku będzie się różniła od poprzednich. Pandemia koronawirusa krzyżuje plany milionów Polaków. Choć na katowickich nekropoliach już trwają wielkie porządki, to 1 listopada tłumów nie należy się spodziewać. Dostosowujemy się do tej... Będąc w tym wieku, nie? Tak. W jakim jesteśmy. Już starsi emeryci, także że wcześniej idziemy po prostu, żeby uczcić naszych nieżyjących bliskich, tak. Myśmy przyjechały z daleka, a tu mamy całą naszą rodzinę, mamę, tatę i babcię. No i specjalnie, żeby nie jechać pierwszego. Mieszkańcy Katowic, których spotkaliśmy na cmentarzu komunalnym, podkreślali, że ich wizyta na nekropoliach 1 listopada jest zależna od wielu czynników. Ale to już zobaczymy od pogody i tak dalej. No tak raczej po. Nie boi się pan, że będzie dużo ludzi? No właśnie, jak będzie dużo, to nie pójdę. Nie? Jesteśmy przyzwyczajeni, bo to jest takie święto już od lat, do wizyt na cmentarzu i no nie wiadomo jak będzie. Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że decyzja dotycząca ewentualnego zamknięcia cmentarzy 1 listopada jest zależna od wzrostu liczby zachorowań. Na razie premier wystosował apel do Polaków. Zachęcam do odwiedzenia grobów bliskich. Parę dni wcześniej, kilka dni później, zostawić to na kilka tygodni później. Najważniejsze jest, żeby nie było wielkiej kumulacji, wielkiego zgromadzenia ludzi w jednym miejscu przy wejściach, przy punktach zakupu zniczów, zakupu kwiatów. To są miejsca, w których może dochodzić do zakażeń. O odwołanie mszy świętych i nabożeństw na cmentarzach we Wszystkich Świętych apeluje prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Prymas prosi też, by 1 listopada nie organizować na cmentarzach tradycyjnych procesji. Zwykłe zajęcie jak spacer z psem czy wyjście po zakupy to w czasie kwarantanny czynności zabronione.
W Sosnowcu powstała grupa wsparcia dla rodzin na kwarantannie i osób starszych. Zainteresowanie bezinteresowną pomocą przerosło oczekiwania pomysłodawcy, który już w marcu na początku pandemii namawiał znajomych i rodzinę do pomocy innym. Powstała już specjalna grupa. Osób, które właśnie potrzebują tej pomocy, a także osób, które tę pomoc zaoferują. Dzięki temu komunikacja na grupie jest strasznie ułatwiona, a praca nasza jest znacznie efektywniejsza. Dzięki temu możemy dotrzeć do jeszcze większej grupy osób, które tej pomocy faktycznie potrzebują. Żeby zgłosić się po pomoc, wystarczy kontakt przez Facebooka. Pod postem pojawiają się komentarze osób, które tą pomoc oferują. Pozostaje już tylko ustalenie szczegółów z konkretnymi osobami. Wszyscy starają się zachować reżim sanitarny, dlatego najlepiej wcześniej wszystko ustalić telefonicznie. Ten piesek będzie oczywiście już przygotowany, w sensie będzie miał i smycz, i obroże. W momencie, w którym ja usłyszę, że drzwi się domykają, jest to pierwsze piętro, więc myślę, że na półpiętrze będę to słyszał. Podejdę po tego pieska, będzie przywiązany do klamki, odbiorę. Pies powinien być oznaczony żółtą wstążeczką, by pokazać, że nie wychodzi na spacer ze swoim właścicielem. Wdzięczna właścicielka Watsona powiesiła na klamce również woreczek z przysmakami. Oswojenie z obcą osobą stało się dzięki temu dużo prostsze. Kiedy dowiedziałam się, że właśnie jestem chora na koronawirusa i nagle tyle osób się odezwało do mnie, że chętnie wyprowadzą mojego psa. Grupa została założona kilka dni temu, a już liczy ponad 1200 członków. Codziennie dołączają nowe osoby. Kolejne znaczniki dla niewidomych pojawią się w Tychach. Tym razem zamontowanych zostanie 17 takich punktów. W sumie w Tychach będzie ich już 52. Znaczniki montowane są w miejscach najbardziej newralgicznych i niebezpiecznych dla niewidomych, takich jak przejścia dla pieszych, dworce, przystanki komunikacji miejskiej czy schody. Pomagają również dotrzeć do urzędów. W najbliższym czasie w Paprocanach takie czujniki będą montowane. No to jest miejsce, które często odwiedzane jest przez mieszkańców Tychów. Urządzenia są niezwykle proste, ale przede wszystkim bardzo pomocne dla osób niewidomych. Zapewne często jest tak, że gdy funkcjonują wokół swojego miejsca zamieszkania, to te przestrzeń znają, ale jak wchodzą w coś nowego, no to albo musiałyby zapytać kogoś o wskazanie, gdzie się znajdują, albo właśnie mogą skorzystać z tych oznaczeń. Do obsługi punktów używana jest aplikacja w telefonie. Kiedy niewidomy zbliża się do danego miejsca, urządzenie zaczyna wydawać sygnał dźwiękowy. Jednak aplikacja w telefonie to nie wszystko. Takie jest na lasce, takie jest, ale ona jeszcze tego nie ma, bo ja to zamówiłam w kole. Także dostanie to, ale ja jak idę z nią, no to jej tłumaczę, mówię gdzie coś się dzieje, gdzie co jest. Niewidomi chwalą system, który pomaga im w codziennym funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej. Są to ważne rzeczy, bo jakby nie patrzą, technologia nam bardzo w dzisiejszych czasach pomaga. Po Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu Tychy będą teraz piątym najlepiej oznaczonym dla niewidomych miastem w Polsce. Do tej pory były zbierane w szkołach, przedszkolach czy zakładach pracy. Od poniedziałku plastikowe nakrętki można wrzucać do specjalnego serca, które stanęło na placu przed dworcem PKP w Katowicach. To pomysł jednego ze stowarzyszeń. Inicjatywa jest po to, aby na przykład nie zaśmiecać lasów, bo mieszkańcy tak naprawdę zostawiają bardzo dużo śmieci w lasach, w parkach. A tutaj jest pojemnik na nakrętki i zamiast wyrzucać te nakrętki, mogą w szczytnym celu trafić do tego pojemnika. Jest to inicjatywa bardzo popularna w innych miastach. Takie pojemniki stoją już na przykład w Sosnowcu, w Warszawie. No i stąd właśnie ten pomysł, aby w Katowicach również postawić. Nakrętki będzie odbierać firma recyklingowa, która za nie zapłaci około złotówki za 1 kg. Przez najbliższe 2 miesiące będzie można w ten sposób wesprzeć niepełnosprawnego Tomka Długosza, który od urodzenia zmaga się z zespołem wad nogich. Tomek ze względu na swoją sprzężoną niepełnosprawność jest karmiony specjalistycznymi preparatami tylko z apteki. Niestety tylko jeden z nich jest refundowany w 30%, drugi płacimy w 100% odpłatności. Miesięcznie to jest ponad 1000 zł, żeby kupić tylko preparaty, które Tomek spożywa. Kolejnym dużym wydatkiem, który miesięcznie pokrywamy, to jest ponad 2000 za rehabilitację ruchową, którą Tomek ma w domu, bo niestety NFZ nie widzi takich pacjentów i w momencie, kiedy pacjent nie może dojechać do ośrodka, niestety wypada z systemu i to rodzice muszą postarać się, żeby dziecko miało jakąkolwiek rehabilitację. Kosz został sfinansowany z budżetu Katowic. Mieszkańcy w drodze do pracy, do szkoły mogą tam wrzucać nakrętki, a te nakrętki będą odbierane przez osoby wskazane przez stowarzyszenie, tak aby móc je wykorzystać. Jak wiemy, nakrętki są zbierane w szkołach, w wielu placówkach i mogą one pomagać.
Pierwszy taki pojemnik pojawił się w Sosnowcu. Podobne kosze stoją już w innych śląskich miastach, jak na przykład w Mysłowicach. Pomagajmy! Pomagajmy, oby było więcej. Są też często przewracane. Mamy takie sygnały, ale bardzo fajna inicjatywa. Do zbiornika można wrzucać nakrętki po napojach, kawie, mleku czy jogurtach, ale również chemii gospodarczej i płynach do zmywania. W następnych miesiącach pieniądze zebrane za nakrętki w Katowicach pomogą innym potrzebującym osobom oraz wspomogą katowickie szpitale, hospicja i schroniska.